Witam z tej strony numizmatka.pl. Dziś nagrałem film o banknocie i monecie z III RP. Bank z 1994 i moneta z 2020. Zacznijmy od monety. 5 zł. Moneta to drugie miejsce najrzadszych monet III RP. Z piątek. Moneta w stanie praktycznie niczym. Jeden minus, bo troszeczkę patyny ma. Rand ząbkowany z płaskimi wycięciami. Rzeczpospolita Polska, orzeł w koronie. 2020 rok, znak mennicy pod łapą orła. Moneta z bimetalu. Banknot o nominale 20 zł. Z Bolesławem Chrobrym, seria GU 8767664. Narodowy Bank Polski, orzeł w koronie, Warszawa, 25 marca 1994. Prezes Skarbnik, korona, Bolesław Chrobry, Bolesław I Chrobry. Tutaj jaki jakby to znak dla niewidomych. Kółko dwukolorowe, granatowo-fioletowe. Kolor różowo-niebiesko-fioletowy, biały też. Różne kolory połączone. Teraz banknot jest jaśniejszy. Narodowy Bank Polski, 20 zł. Banknoty emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. 20 zł NBP. Tutaj też jakieś zabezpieczenie, tak, albo to nie jest chyba zabezpieczenie, to jest ozdoba. Tutaj jakieś wieże, lew chyba. Narodowy Bank Polski. Denar Bolesława Chrobrego, Prince z Polonia. Z jakby... wszyscy mówią, że to jest orzeł. Moim zdaniem to wygląda na kurę. Pierwszy denar Bolesława Chrobrego. Nadal ten denar istnieje, ale w tylko jednej sztuce i jest w Muzeum Pieniądza Narodowego. 20 zł. Jest nowa seria, którą bardzo często pewnie widzicie w obiegu. Ten banknot już się bardzo rzadko trafia, bo to jest banknot, który był wprowadzony od razu po denominacji z tym banknotem i jeszcze z 50, 100 i 200 zł. Banknot 200 tysięcy był wymieniany na właśnie taką 20, a banknot 100 tysięcy był na 10 zł wymieniany. Banknot w stanie trzecim. Dobrze, to wszystko w tym filmie. Ja się z wami żegnam, pa! Pozdrowić chciałbym banknoty. Pa!